Właśnie poranka wnet, doktor prawnik, konstytucjonalista, poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlaczego pan kandyduje na ten urząd? No to ważna funkcja i duża odpowiedzialność. Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie z artykułem 208 Konstytucji stoi na straży praw i wolności zapisanych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Pełni więc ważną rolę, reprezentuje obywateli wobec władzy, zabiega o ich sprawy. Zdecydowałem się kandydować, no, ponieważ jestem, jak wiele osób mówi, dobrze do tego przygotowany. Z racji wykształcenia, pracy zawodowej oraz doświadczenia społecznego, właśnie także takiego odnoszącego się do pomocy drugiemu człowiekowi. Kompetencji formalnych mało kto panu zarzuca, ich brak, ale wiele osób, zwłaszcza z opozycji, zarzuca brak niezależności, wszakże jest pan posłem koalicji rządzącej. To jak pan ma potem patrzeć tej władzy na ręce? Rzecznik Praw Obywatelskich musi patrzeć na ręce władzy, a władza jest władzą europejską i władzą polską, a w Polsce jest władzą centralną, ale też władzą samorządową. Zawsze takie pytanie można stawiać, ponieważ rzecznik musi pilnować interesów obywateli, praw i wolności obywateli, które mogą być naruszane przez różne rodzaje władzy. Ponadto zagrożenia dla praw jednostki płyną nie tylko ze strony władzy publicznej, ale także z instytucji, z innych instytucji, na przykład z korporacji międzynarodowych, koncernów globalnych. Widzimy to dzisiaj w czasie, gdy ograniczane są wolności w internecie, na przykład na mediach społecznościowych. Pana zdaniem, z którego kierunku jest najsilniejszy atak czy zagrożenie dla naszych wolności obywatelskich? To jest państwo, rząd centralny, samorządy czy inne podmioty, jak chociażby korporacje właśnie? Zagrożenia są rozproszone. Dodam jeszcze tylko też w koncerny farmaceutyczne, o czym przekonaliśmy się w ostatnim roku w czasie dyskusji na temat sprawiedliwego dostępu do szczepionek. Zagrożenia są z różnych stron. Rzecznik Praw Obywatelskich musi też być w stanie uczciwie, zgodnie z tym oczekiwaniem, zgodnie z tym postanowieniem Konstytucji, być niezależnym, ale jednocześnie też umieć współpracować, bo Konstytucja w swojej preambule mówi o współdziałaniu władz i dialogu społecznym. No, skuteczne działania, na przykład w odniesieniu do tych zagrożeń globalnych czy międzynarodowych, nie są możliwe bez współpracy z władzą państwową. Także tu są różne napięcia, no, ale nadal może się pojawiać pytanie o pewną niezależność. To ja na pewno jest pytanie, czy jeżeli dojdzie do konfliktu interesów, to czy będzie pan poseł miał na tyle odwagi jako rzecznik powiedzieć chociażby Jarosławowi Kaczyńskiemu nie swojemu obecnemu liderowi partyjnemu. Przecież pan jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość od lat, kiedyś ważnym na Wielkopolsce, szefem struktur podpoznańskich, a być może za chwilę przyjdzie panu się mierzyć i walczyć ze swoim obecnym liderem. To oczywiście się może zdarzyć. Natomiast myślę, że o tyle jestem tutaj wiarygodną osobą, że w różnych sprawach potrafiłem mieć swoje zdanie. Raz robiłem to bardziej koncyliacyjnie, ale bywały też sytuacje, kiedy... Jakie? Kiedy robiłem to publicznie. No, pan redaktor wie najlepiej, ponieważ nie jestem w radiu po raz pierwszy. Tylko, panie pośle, nie ja będę głosował i nie ja będę pana oceniał. To jest rzecz społeczeństwa, to więc... Prawda. Proszę. Czy społeczeństwo akurat w tym głosowaniu też bezpośrednio nie bierze udziału, ale możemy przypomnieć na przykład niedawną sprawę dyskusji dotyczących piątki dla zwierząt. Chociaż jestem zwolennikiem tak zwanego zielonego konserwatyzmu, czyli otwarcia prawicy, wolnościowej prawicy na tematy ekologiczne i prozwierzęce, miałem w kilku sprawach istotne wątpliwości i dałem im wyraz. Na jesieni 2020 roku, właśnie ze względu na prawa i wolności jednostki, na wolność wyznania, na prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do prywatności.
Przy czym muszę panu powiedzieć, myślę, że to też wielu słuchaczy wie, że ja najpierw staram się mediować, szukać jakiegoś rozwiązania kompromisowego, a później uważam, że należy podejmować decyzje może nieco bardziej radykalne. Ale tam, gdzie w grę wchodzą wartości, a już w szczególności te wartości, które w klasycznych koncepcjach praw człowieka, no ale także na przykład w katolickiej nauce społecznej nazywamy nienegocjowalnymi, no, wydaje mi się, jestem dość pryncypialnym w prawie do życia, wolności wyznania, prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną praw rodziny i małżeństwa. Wszystko, co pan powiedział, to jest jedna część polskiego społeczeństwa. Jest inna część, chociażby ta, która się podpisuje pod tęczową flagą. Obecny rzecznik bardzo dbał o ich wolności. Czy teraz te osoby mogą czuć się zagrożone? No, do urząd stara się osoba, która przed Trybunałem broniła, prezentowała konstytucyjnym sprawę ochrony życia. Oni mogą powiedzieć, to nie będzie nasz rzecznik, my możemy się go tylko obawiać. To są dwie różne sprawy, ale odniosę się po kolei. No, prawo do życia jest prawem najbardziej podstawowym. Bez prawa do życia nie ma żadnych innych praw. Nie ma własności, nie ma wolności słowa. Nie ma także prawa do prywatności. W starciu, w różnych konfliktach interesów, kolizjach praw, no, dzieci są zawsze najsłabsze. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby rzecznik praw obywatelskich, jeśli chciałby uczciwie pełnić tę funkcję, mógł przechodzić do porządku dziennego nad ograniczeniem prawa do życia dzieci. Jeśli natomiast chodzi o ten zespół kwestii związanych, określanych tak roboczo, czy no, na co dzień jako problemy, sprawy osób LGBT, no to musimy rozróżnić dwie kwestie. Z jednej strony mamy prawo do prywatności w artykule 47 Konstytucji i ono gwarantuje, że nasza sfera intymna, sfera życia prywatnego, osobistego jest chroniona i państwu, ani innym instytucjom nic do tego, jak obywatel to życie sobie kształtuje. Z drugiej strony jednak konstytucja stoi na straży, stoi na stanowisku obrony, wsparcia no, tradycyjnej rodziny. Artykuł 18 Konstytucji mówi o małżeństwie jako kobiety i mężczyzny, o ochronie rodzicielstwa, macierzyństwa. I ten zapis został sformułowany już w czasach, gdy trwały dyskusje na temat no, takich głębokich, rewolucyjnych przemian w ustroju małżeńskim. On miał być gwarancją tego, aby konstytucja jednoznacznie stała po stronie tego tradycyjnego modelu rodziny. Więc rzecznik nie ma tutaj już nic do powiedzenia. To sprowadźmy tą sprawę do symbolu. Adam Bodnar, chyba już trochę znudzony przedłużającą się kadencją na stanowisku rzecznika, odpalił swój podcast, mówiąc młodzieżowo. Pierwszym gościem tych jego audycji był Bart Staszewski, znany działacz LGBT, który wieszczał tablicę, chyba trochę dezinformujące, o strefach wolnych od LGBT. Ten symbol, jak pan ocenia, to jest dobre zachowanie, czy złe zachowanie, czy pan gdyby jako rzecznik też się parał nagrywaniem audycji radiowych czy internetowych, to by zaprosił w pierwszej kolejności Barta Staszewskiego? Z pewnością nie przyszłoby mi do głowy, by podejmować takie działania już happeningowe, ale szerzej, rzecznik nie może być rzecznikiem ani rządu, ani opozycji, to znaczy w sposób taki stronniczy angażować się po jednej stronie sporu. Natomiast no, musi współpracować punktowo i z rządem, i z opozycją, no, ale musi zawsze mieć przed oczami ten główny cel, podstawowy cel swojej działalności, to znaczy ochronę praw i wolności z konstytucji i ustaw. Jeśli widzę jakąś rolę poza tym staniem na straży praw jednostki, no to jest budowanie mostów, czyli w tych takich sytuacjach, kiedy rządzący, opozycja przez długi czas nie są w stanie wypracować jakichś rozwiązań właśnie związanych z prawami i wolnościami, może też z wymiarem sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby być rodzajem no, mediatora czy instytucji, w której spotykają się różne strony, aby znaleźć jakieś najlepsze możliwe dla Polski rozwiązanie. Ale jest to
zadanie, w którym no właśnie też pewnego rodzaju bezstronność musi być zachowania. I druga część, odpowiedź na pana pytanie jest taka, czy rzecznik nie jest od przeprowadzania ani rewolucji, ani prowadzenia rewolucji ideologicznych, ideowych, ani od no, prowadzenia działalności politycznej. To trzeba powiedzieć bardzo stanowczo. Jeśli takie dyskusje toczą się w parlamencie, to parlament jest za to odpowiedzialny. Jeśli parlament zmieniał ustawy, zmieniłby kiedyś konstytucję, to rolą rzecznika byłoby stanie na straży tych praw, które w tej konstytucji i w tych zmienionych ustawach są. Natomiast dopóki tak się nie stanie, no, rzecznik nie może być tutaj agentem czy przedstawicielem, wyrazicielem jakiejś prawnej, ustrojowej rewolucji. Zapewnie Adam Bodnar bardzo by polemizował, ale w przestrzeni medialnej jego kadencja to było głównie zaangażowanie na rzecz osób LGBT i mniejszości seksualnych. Z kolei pana konkurent z Lewicy, Piotr Ikonowicz, mówi, rzecznik powinien teraz najbardziej się troszczyć o najuboższych, tych, którzy są eksmitowani z mieszkań, tych, którym dzieje się krzywda na polu ekonomicznym. A czy pan poseł ma jakąś grupę, która szczególnie w tej chwili potrzebuje wsparcia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich? Gdy przedstawiałem moje priorytety, też na pierwszym miejscu, no, podobnie jak Piotr Ikonowicz, można powiedzieć, powiedziałem, że choć rzecznik zgodnie z artykułem 80 Konstytucji broni każdego i wszystkich praw zapisanych w Konstytucji i ustawach, ten szczególny obowiązek, szczególne zobowiązanie dotyczy najsłabszych. Tych, którzy z racji wykształcenia finansowego, zamieszkania, braku dostępu do sądów czy do mediów są wykluczeni, dyskryminowani. Ich pozycja jest po prostu słaba. I właściwie pod tym, co pan powiedział, mógłbym się w pełni podpisać i to, co zresztą sam powiedziałem tydzień temu. Bez wątpienia pomoc osobom niepełnosprawnym, seniorom, wszystkim tym grupom, które mają różne problemy mieszkaniowe, od spółdzielców przez lokatorów. To może warto, żeby Piotr Ikonowicz został pana zastępcą chociażby. Do tej sprawy się też odnosiłem. Uważam, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być bardziej pluralistyczne niż dotychczas. Rzeczywiście ta agenda takiej progresywnej lewicy zdominowała w ostatnich latach działalność rzecznika. Ja uważam, że powinniśmy szukać tu jakiegoś kompromisu, bo z jednej strony mówiłem właśnie o prawach najsłabszych, ale z drugiej strony też bardzo mocno powiedziałem, że będę rzecznikiem polskiej wsi, spraw mieszkańców terenów wiejskich, rolników, których prawa często bywają dzisiaj ograniczane. To na koniec do naszej... by je ograniczać, ale także właśnie, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, ekonomicznym, transportowym na wsi. To są sprawy priorytety. Muszą być jednym z priorytetów rzecznika. Dołóżmy na koniec politykę naszej rozmowy. Sejm wydaje się być jasny, zwłaszcza, że jest deklaracja większości Konfederacji, że poprze pana w głosowaniu, więc tutaj nie będzie kłopotów. Problemem pewnie będzie poparcie Senatu. Czy przed głosowaniem w Senacie można liczyć, że pan przedstawi, bo ja wiem, zarys albo część składu swojego urzędu, osoby, które będą z panem, czy którymi pan by chciał współpracować jako rzecznik praw obywatelskich? Jeśli Sejm zaakceptuje moją kandydaturę, liczę na wsparcie, na wolnościowe i konserwatywne głosy i z Konfederacji, ale także i z innych środowisk politycznych, czy z wszystkich środowisk politycznych, gdzie osoby o takich poglądach są, dlatego że w tego rodzaju momentach ludzie mający takie poglądy powinni raczej występować razem. Chciałbym także powiedzieć o tym, z kim w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym współpracować, a więc na pewno będę się starał przedstawić osoby, które będą moimi zastępcami. Przed Sejmem czy przed głosowaniem w Senacie? Po głosowaniu w Sejmie, jeśli uzyskam akceptację
akceptację Sejmu. Zamierzam też i w Sejmie, i zresztą i w Senacie. W Sejmie jest to trochę trudniejsze w tym sensie, że będą także inni kandydaci, ale pokazywać innym środowiskom politycznym, ludowcom, liberałom i konserwatystom z Platformy rację za tym, aby w przypadku tej instytucji szukać raczej tego, co łączy, zastanowić się, co dobrego można zrobić także dla wyborców, które te formacje reprezentują. Dlatego mocno też podkreślam sprawy wsi, ale też mocno mówię o tradycyjnych wolnościach liberalnych, własności, prowadzeniu działalności gospodarczej czy wolności słowa. Te wolności liberalne, które jeszcze stosunkowo niedawno wszędzie na Zachodzie były taką oczywistością, dziś coraz częściej są stawiane w wątpliwość. Weźmy na przykład wszystkie ograniczenia, które wprowadza się, czy próbuje się wprowadzać, dotyczące wolności słowa, wolności w internecie. I to też będzie, o ile zostanie pan rzecznikiem, pod szczególną uwagą Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Dr Bartłomiej Wróblewski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Nawzajem. A kiedy głosowanie? Pan poseł już wie? Przecieki, cokolwiek? Przypuszczam, że 30 marca głosowanie w Sejmie, a w Senacie pewnie w połowie kwietnia, chyba że zostanie wyznaczony jakiś kolejny termin w ostatnim możliwym momencie, czyli około 30 kwietnia. Polityka jest nieprzewidywalna, to prawda. Może jeszcze jedno pytanie zadam o tych zastępców. Pan już ich ma, czy dopiero po głosowaniu w Sejmie będzie pan dopełniał ten zbiór? Mam, wiem jakiemu profilowi powinni odpowiadać, aby te główne grupy problemów i też duże części społeczeństwa miały poczucie, że mają tam swój głos, jakiś swoich reprezentantów. Także na pewno musi być tam osoba, która wyraża te racje. Skoro ja wyrażam najmocniej racje wolnościowe i konserwatywne, to na pewno trzeba kogoś, kto też jest no powiedzmy wiarygodny, kompetentny w sprawach osób najsłabszych. Na pewno też potrzeba kogoś, kto w szczególny sposób odpowiadałby za sprawy praw i wolności mieszkańców wsi. Powiedział dr Bartłomiej Wróblewski, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Do usłyszenia. Na zegarach 8:34. Teraz zagra ABBA, a potem dalej będzie Poranek Wnet.